Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest poprzedzona opisem trudnego momentu w misji Jezusa, który moglibyśmy określić jako przygnębienie duszpasterskie. Jan Chrzciciel wątpi, że jest on naprawdę Mesjaszem. Wiele miast, przez które przechodził, pomimo cudów, których dokonał, nie nawróciło się. Ludzie oskarżają go o to, że jest żarłokiem i pijakiem, chociaż nieco wcześniej skarżyli się na Jana Chrzciciela, gdyż był zbyt surowy. Widzimy jednak, że Jezus nie daje się pochłonąć smutkowi, lecz wznosi oczy ku niebu i błogosławi Ojca, ponieważ objawił prostaczkom tajemnicę Królestwa Bożego. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. W chwili rozczarowania, przygnębienia, Jezus ma zatem wzrok zdolny do patrzenia poza to, co uchwytne. Wychwala mądrość Ojca i jest w stanie dostrzec ukryte dobro, które rośnie. Ziarno słowa przyjęte przez ludzi prostych, światło Królestwa Bożego, które toruje sobie drogę nawet w nocy. Drodzy bracia kardynałowie, bracia biskupi, siostry i bracia, jesteśmy na otwarciu zgromadzenia synodalnego i nie potrzebujemy spojrzenia integralnego, na które składają się ludzkie strategie, kalkulacje polityczne czy bitwy ideologiczne. Że synod pozwoli na to, czy na to, że te czy tamte drzwi otworzy, to jest nam tutaj niepotrzebne. Nie jesteśmy tu po to, aby prowadzić obrady parlamentarne, czy opracować plan reform. Synod, drodzy bracia i siostry, nie jest parlamentem. Bohaterem jest tutaj Duch Święty. My tu nie jesteśmy po to, aby robić tutaj parlament. Jesteśmy tutaj, aby podążać razem za spojrzeniem Jezusa, który błogosławi Ojca i przyjmuje wszystkich utrudzonych i uciśnionych. Zacznijmy zatem od spojrzenia Jezusa, które jest spojrzeniem błogosławiącym i akceptującym, przyjmującym. Błogosławiącym i przyjmującym. Wyruszmy od pierwszej części, spojrzenie błogosławiące. Jest to przede wszystkim spojrzenie błogosławiące. Chrystus doświadczył odrzucenia i widział wokół siebie taką wielką zatwardziałość serca, a nie daje się uwięzić rozczarowaniem, nie staje się zgorzkniały, nie tłumi uwielbienia. Jego serce opierające się na prymacie Ojca pozostaje pogodne nawet podczas burzy. To błogosławiące spojrzenie Pana zaprasza także i nas, abyśmy byli Kościołem, który z radością serca kontempluje Boga, kontempluje Boże działanie i rozeznaje teraźniejszość. I ten Kościół pośród fal nieraz naszych czasów nie traci ducha, nie szuka dróg na skróty, ideologicznych ucieczek, nie barykaduje się za pewnikami, nie szuka tego, co wygodne, nie pozwala, aby świat dyktował mu to, co ma czynić. To jest duchowa mądrość Kościoła, którą streścił święty Jan 23. Mówił on w ten sposób: konieczne jest, aby Kościół nigdy nie odrywał Kościoła spojrzenia od świętego dziedzictwa, które otrzymał od starożytności. Ważne, aby szedł za Duchem Świętym, który otwiera nowe drogi do apostolatu. Spojrzenie błogosławiące Jezusa zaprasza nas, aby być Kościołem, który nie podejmuje dzisiejszych wyzwań i problemów w duchu podziałów i konfliktów, lecz przeciwnie, kieruje swój wzrok ku Bogu, który jest komunią i z podziwem i pokorą błogosławi Go i uwielbia, uznając Go za swojego jedynego Pana. Należymy do Niego i pamiętajmy, istniejemy tylko po to, aby nieść Go światu.
Jak nam powiedział apostoł Paweł, nie mamy innej chluby, powodu do chluby, jak tylko krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nam wystarcza, On nam wystarcza. Nie chcemy ziemskiej chwały, nie chcemy stawać się pięknymi w oczach świata, ale dotrzeć do Niego z pociechą Ewangelii, aby lepiej świadczyć i to wszystkim nieskończoną miłość Boga. Istotnie, jak stwierdził Benedykt XVI, przemawiając do zgromadzenia synodalnego, nasuwa się nam pytanie, czy Bóg przemówił naprawdę, przerwał wielkie milczenie, ukazał się, ale jak możemy sprawić, aby ta rzeczywistość dotarła do dzisiejszego człowieka, aby stała się zbawieniem? To jest pytanie fundamentalne i to jest podstawowe zadanie synodu. Ponownie skierować nasze spojrzenie na Boga, aby być Kościołem, który spogląda z miłosierdziem na ludzkość. Kościołem zjednoczonym i braterskim, który przynajmniej stara się być zjednoczonym i braterskim, który słucha i rozmawia. Kościołem, który błogosławi i dodaje otuchy, który pomaga osobom szukającym Pana, który porusza obojętnych, który inicjuje drogi, aby wprowadzić osoby w piękno wiary. Kościołem, który ma Boga w swoim centrum i dlatego nie dzieli się wewnętrznie i nigdy nie jest surowy zewnętrznie. Kościół, który ryzykuje z Jezusem. Takiego Kościoła pragnie Jezus, swojej oblubienicy. Po spojrzeniu błogosławiącym kontemplujemy akceptujące spojrzenie Jezusa, przyjmujące. Dwa spojrzenia, błogosławiące i przyjmujące. Podczas gdy ci, którzy uważają siebie za mądrych, nie rozpoznają dzieła Bożego, On raduje się w Ojcu, ponieważ objawia się maluczkim, prostym, ubogim w duchu. Kiedyś w pewnej parafii była pewna trudność i ludzie mówili o tych trudnościach, o różnych rzeczach. I pewna starsza pani, bardzo starsza, bardzo prosta, prawie analfabetka, zabrała głos, prawie jak teolog, powiedziała, z wielką pokorą i mądrością duchową powiedziała swoje zdanie. Pamiętam ten moment jako objawienie Pana. Z radością przypominam sobie. I mówię jej, niech Pani mi powie, gdzie Pani studiowała tę teologię taką głęboką. Mądrzy ludzie, mądre narody mają taką wiarę. Dlatego przez całe swoje życie podejmuje to akceptujące spojrzenie wobec najsłabszych, cierpiących, odrzuconych. Do nich w szczególności się zwraca, mówiąc to, co usłyszeliśmy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To akceptujące spojrzenie Jezusa zaprasza nas również do bycia Kościołem gościnnym, nie z zamkniętymi drzwiami. W złożonych czasach, jak te nasze, pojawiają się nowe wyzwania kulturowe i duszpasterskie, które wymagają serdecznej i łagodnej postawy wewnętrznej, abyśmy mogli stawić im czoła bez lęku. W dialogu synodalnym, w tym pięknym marszu w Duchu Świętym, który podejmujemy razem jako lud Boży, możemy wzrastać w jedności i przyjaźni z Panem, aby spojrzeć na dzisiejsze wyzwania Jego spojrzeniem, aby stać się, używając pięknego wyrażenia świętego Pawła VI, Kościołem, który czyni siebie rozmową.
Kościołem o słodkim jarzmie, który nie nakłada ciężarów i który powtarza wszystkim: przyjdźcie, wy, którzy utrudzeni i uciśnieni jesteście, przyjdźcie, wy, którzy zagubiliście drogę lub czujecie się dalecy, przyjdźcie, wy, którzy zamknęliście drzwi nadziei. Kościół jest tutaj dla was. Kościół o drzwiach otwartych dla wszystkich, dla wszystkich. Bracia i siostry, święty lud Boży, w obliczu trudności i wyzwań, które nas czekają, błogosławiące i przyjmujące spojrzenie Jezusa chroni nas przed niebezpiecznymi pokusami bycia Kościołem rygorystycznym, punktem poboru opłat, który broni się przed światem i patrzy wstecz, bycia Kościołem letnim, który poddaje się modom świata, bycia Kościołem znużonym, skupionym na samym sobie. Księga Apokalipsy, Pan mówi w tej księdze: ja jestem bramą i pukam i kołaczę, aby drzwi zostały otwarte. Ale wiele razy, bracia i siostry, On kołacze do drzwi, ale z wnętrza Kościoła, abyśmy pozwolili Panu wyjść, On puka do tych drzwi od wewnątrz, abyśmy Mu pozwolili wyjść, aby mógł głosić swoją Ewangelię. Podążajmy razem, pokorni, żarliwi i radośni. Podążajmy śladami świętego Franciszka z Asyżu, świętego ubóstwa i pokoju, szaleńca Bożego, który nosił w swoim ciele stygmaty Jezusa i ogołocił się ze wszystkiego, aby się w Niego przyoblec. Jakie to trudne, to ogołocenie się wewnętrzne i zewnętrzne, nas wszystkich, również instytucji. Święty Bonaventura opowiada, że kiedy się modlił, ukrzyżowany powiedział do niego: idź i odbuduj mój Kościół. Synod nam o tym przypomina. Nasza Matka Kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia, odbudowy, ponieważ wszyscy jesteśmy ludem grzeszników, którym przebaczono. Obie rzeczy, grzesznicy, którym przebaczono. Zawsze potrzebujemy powrotu do źródła, którym jest Jezus, i ponownego wejścia na drogi Ducha, aby dotrzeć do wszystkich z Jego Ewangelią. Franciszek z Asyżu w czasach wielkich walk i podziałów między władzą doczesną i religijną, między Kościołem instytucjonalnym a nurtami heretyckimi, między chrześcijanami a wyznawcami innych religii, nie krytykował ani nie atakował nikogo, posługując się jedynie bronią Ewangelii, to znaczy pokorą i jednością, modlitwą i miłością. Czyńmy to także i my. Pokora i jedność, modlitwa i miłość. A jeśli lud święty, święty lud Boży wraz ze swoimi pasterzami ze wszystkich stron świata żywi oczekiwania, nadzieje, a nawet pewne obawy związane z synodem, który wkrótce się rozpocznie, to pamiętajmy, że nie jest to zgromadzenie polityczne, to nie jest parlament, ale to zwołanie w duchu. Nie spolaryzowany parlament, ale miejsce łaski i komunii. Ponadto Duch Święty często burzy nasze oczekiwania, aby stworzyć coś nowego, co przewyższa nasze przewidywania i cechy negatywne. Otwórzmy się, mogę powiedzieć, że jest to najbardziej owocny moment w synodzie. To są te momenty modlitewne. Również ten klimat, środowisko modlitwy, poprzez które Pan działa w nas. Otwórzmy się na Niego i przyzywajmy Jego. On jest bohaterem, Duch Święty. Pozwólmy, aby On był bohaterem synodu, a z Nim podążajmy z ufnością i radością.